Jak zwyciężać mamy. Na okładce tygodnika sieci promienne oblicze premiera i wielki napis Polska umie wygrywać. Początkowo sądziłem, że chodzi o mundial, ale okazuje się, że nie, że chodzi o całokształt, o różne fronty, na których zwyciężamy, w tym na froncie parlamentu, uchodźców, ustawy o IPN, skoków IT. Nie ma sensu rozpatrywać wydarzeń tylko w świetle białym lub czarnym. Konflikt o praworządność w Polsce nie zakończył się spodziewanym wystąpieniem Timmermansa do Komisji, a Komisji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, EC. Polski rząd i dobra zmiana nie zostaną teraz posadzone na ławie oskarżonych. Jest to więc raczej pomyśli PiS niż wszystkich tych, którzy liczyli, że Unia nie spasuje i nadal będzie naciskać na Polskę. Kaczyński i Ziobro mogą na chwilę odetchnąć, ale tylko na chwilę, gdyż na froncie walki o sprawiedliwość i trójpodział władz, Polska spokoju nie zazna. Po demolce sprawiedliwości czeka nas atak na media, ordynację wyborczą i inne. Pod tym rządem Polska nadal będzie problemem dla zagranicy. Na pytanie, dlaczego Timmermans nie wysłał wniosku, który podobno miał gotowy, acz nikt go nie widział, pewien doskonały znawca Unii mówi mi w dyskrecji, że unijni prawnicy nie byli pewni, czy argumenty prawne Unii przeważą wec. Ponieważ byłaby to pierwsza taka sprawa w historii, komisja nie mogła ryzykować przegranej. Gdyby bowiem w Trybunale przegrała, to byłoby to zachętą dla europejskich naśladowców Orbana i Kaczyńskiego, którzy przebierają nogami w kierunku reżimów autorytarnych i nacjonalistycznych. Natomiast jeśli chodzi o ustawę o IPN i o wspólną deklarację izraelsko-polską, to trudno ją uznać za polskie zwycięstwo. Politycy rządzącej prawicy, Szydło, Mazurek i inni, jeszcze kilka dni temu, jak jeden mąż, recytowali, że Polska nie ma się z czego wycofywać, polskie ustawodawstwo powstaje w Polsce, a nie w Izraelu ani nawet nie w USA. Tymczasem okazało się, że podczas kiedy na scenie chór śpiewał Nie oddamy ani guzika, za kulisami w największej tajemnicy, Polacy i Izraelczycy jednak redagowali polską ustawę, wyrzucając z niej kluczowe paragrafy, o zagrożeniu karnym głoszenia poglądów, jakoby państwo lub naród polski itd. W deklaracji pojawiło się m.in. potępienie antysemityzmu, antypolonizmu i innych anty. W zamian za wyrwanie krat z oburzającej polskiej ustawy, Netanjahu podpisał wiele, ale nie kosztowało go to drogo. Jak mówi Shevach Weiss, polityk izraelski, już sędziwy, ocalony w Polsce znawca naszego kraju, nigdy nie spotkał się w Izraelu z określeniem polskie obozy koncentracyjne. Cóż to więc za problem dla Netanjahu potępić termin, który w jego kraju nie istnieje? W Australii czy w Kanadzie niewiele to zmieni. Gdy politycy, lub ich negocjatorzy, zabierają się do pisania historii, nie wróży to nic dobrego. Dla jednych sieci, deklaracja jest zwycięstwem, dla innych do rzeczy, to kapitulacja Polski. Dla mnie, jest ona dla Polski korzystna, ponieważ w powiązaniu z nią, równolegle do niej, nastąpiło wyrwanie kół w haniebnej ustawie, przypomnijmy, polskiej, a nie izraelskiej. Niech to będzie nauczką dla jej inicjatorów, autorów i zwolenników, że w żadnej sprawie, nawet tak szlachetnej jak miłość ojczyzny, nie należy dać się zwariować.